Witam wszystkich w kolejnym odcinku dotyczącym budowy modelu Ursusa C330 od D'Agostini. W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować kolejny etap prac, które udało się wykonać. Pamiętajcie, jeśli film Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę, aby pomóc mi w rozwijaniu tego kanału. Za wszystkie komentarze i sugestie serdeczne dzięki. Aktualnie składanie zakończyłem na 34 numerze. Przypomnę, że wszystkich numerów mamy około 120. Jak możecie zauważyć na przebitkach, mamy już połączony zespół silnika wraz z bakiem oraz kierownicę ze wskaźnikami, a to wszystko zespolone z przednią osią i maską. Ta z kolei posiada otwór rewizyjny do wlewu paliwa oraz korka chłodnicy. Podnoszenie maski również działa i po otwarciu ukazuje naprawdę spory silnik naszej 30. Jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, odwzorowanie detali silnika jest na bardzo wysokim poziomie, co zresztą możecie teraz zobaczyć. Wszelakie przewody, rurki, paski klinowe, alternator, filtr oleju, czy nawet wiatrak chłodnicy i wiele innych ciekawych podzespołów są na swoim miejscu. Wiązka zasilająca podświetlenie zegarów oraz reflektory przednie również jest uporządkowana i podpięta. Całość sprawia wrażenie naprawdę sporych gabarytów, a to dopiero 1/3 złożonego modelu. Waga również rośnie, gdyż coraz więcej przybywa metalowych elementów, jak chociażby tylny most, na którym zakończyłem pracę. Niestety nie obyło się bez wpadek. Błąd popełniłem przy montowaniu wskaźnika prędkościomierza, gdyż zamontowałem go na odwrót. Ale spokojnie, zostanie to poprawione. To by było na tyle. Póki co oczekuję na kolejną paczkę z prenumeratą i częściami. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do innych materiałów na moim kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.